Dobra, ja normalnie robię, kerwale robię prawdziwe nocne ostrze i prawdziwy Excalibur. Wyłącz to w tera ostrze. O boż. Będzie moc. Robię prawdziwy Excalibur, bo nie mam prawdziwych przyjaciół. O ja, ale będzie. Ale to jest nowa lanka. Ej, ten Terra Blade jest mocny, naprawdę. Mocny, no. Już sam w sobie jest mocny, a co, do... co dopiero potem się będzie działo? Bo to się robi z tego pana Zenita. Nie, a Zenit, Zenit to nie jest Drop-Item? No. Ej, ale Zenit to nie jest Drop-Item only? Nie, to się robi z wszystkich mieczy, jakie są prawie. O, okej, okay. To bit. To jest... no, to będzie fajne. Gdzieś sobie test, no zaraz przy... Ej, może to Queen Slime'a zrobimy, co? Ej, dzień się zaczął? Tak. Dawajcie. Ale bo to będzie easy fight, będzie. To walcie go tam w kakę. Teraz sam? Kakę Lego. Teraz zapodamy. Dobra, a... W to, w kloakę go tam. Ale to róbcie beze mnie sobie te farmy. Dobra. Odwal się. Dobra, wypadnie coś dla Samonera, sprzedamy. Tam, seller. A to feller, westą seller. Dobra, przywołuję. Czekaj. Przywołuję. Nie, no, czekam. Dobra, może przywołuję. Ej, tu sobie przestawię to jak było. Dobra. Dobra. A, ty w Halloween trzeba. Antyklimatyk wyszło. Czyli gdzie mam Halo? Chodźcie do mnie. A, dobra, wiem. W bazie jest Halo. Można do Desert Plona? Można chyba. Będzie szybciej. Ja nie pomyślałem. A, widzisz. Polak mądry po szkodzie. Polak w ogóle nie jest mądry, to jest problem. No Bartek, nie masz rację po prostu. Polactwo. Polactwo. Stary buduje ołtarz do wyśmiewania Polaków. Z nich łapą na ulicach Białegostoku. Łapanka Polaków do wyśmiewania. Jezu. Polacy tworzeni na wyśmiewanki. Pociągami. Bytlęcymi wagonami. Podobno się nie wraca stamtąd. O! Stary, to ci się... Halo? Chyba tak, czekaj, uwaga. Przywołuję. Gdzie on? Where is she? Where is she? No co ona? Jej, co to jest za low tier mobile? To w ogóle nie... Poczekajcie, dobra, idę. Jakie to jest wyzwanie? Że bez mnie nie poradzicie. Czekajcie, dajmy tylko raz. Nie widać. Bo jest Alona, widzicie, stary. No, biję mocno. Nie ubijcie jej, poczekajcie. Biję mocno, tyle powiem. Trzeba na te. Na Zerpylon jesteście? Nie, trochę za. Ty, ona dużo tych summonerów przeżywa swoich. Ale jakaś muzyczka jest taka, jakaś. Wcale nie słyszę, bo nawalę gwiazdy i wszystko, ale. Ale słuchajcie, czuć tylko nową muzykę. Oj. A nie mogę się tepnąć, bo żeście tam. Przy... Ej, weźcie jej nie zbić. Mam połowę życia jeszcze ma. Ja muszę połowić te fisze. Specular fish to się nazywa? Chyba? Na co? Na wormhole. Na wormhole. Chyba tak. Ale ty, ona ma skrzydła. Staro, uważaj na te kule. O no. Kurde, dobra, już po mnie. Ty, to wcale nie jest taka easy walka. Może ty się co... ale nie masz tego, nie? Ciebie kuda się zmienimy. Jezus, jak to bije mocno. Cholera jasne. To nie jest taki hopsiu, ja tylko tyle powiem. No, w sensie powiem tak. Pierwsza faza jeszcze była do zrobienia, ale ta jest... Ta już jest taka mocniejsza. Trzeba te kule unikać, tylko dobrze. No te kule są... Czekajcie, tylko przyłączę te, przyłączę. O. Ja się muszę cofnąć. Nie wiem, czy zdążę do was dobiec, panowie. Niech coś tam przeżyje, co? Jest tam coś jeszcze? Tak, ja jestem, na hita jest. Dobra, idę do was. Idę do pylonu na razie. Ojeju, no. Co jest? Leci. Ajajaj. Przeżyjecie? Jeszcze? Kurde, bo ja... O kurde. O kurde. Koniec. To ciężka ona jest. O. Myślałem, że to jest takie do odpalenia i do... Zapomnienia, tutaj proszę bardzo. Do odpalenia i do różańca, tak? A chwilę, bo to jest jeszcze ten pylon, kurde, dżunglowy, tylko że coś się zepsuło z nimi, tak? Jeżeli jest fret jakiś obok, to nie możesz się tepnąć. A no w ogóle no. Jak jest boss fight, to nie można, kurde, rzeczywiście. No niestety właśnie, nie można, to tak było za... A ja mogę teleport, ale nie, ja nie mam teleportu na dżunglę, niestety.
No nic, dobra, będziemy szpracił, bo jestem ciekaw, co mi wypada. One. Nie wiem, czy na pewno jest mocniejsze od mechanicznych, ale. A może jest? Chodźcie, może jakąś taką rękę chyba. Tylko przybudujemy. No tam trzeba będzie jakąś rękę w ogóle stworzyć, ale to już na spokojnie myślę. Ja pierdzielę, co za kolekcja nielegalna. Dobra, sobie taką zrobię. O, taką, dobra. Trzy starki mam. Na razie i tak na długo starcie. Dobra, to ja idę już na rękę i możemy zaraz klepać. Klepać świnie. To jakieś motyle latają przy tej twojej bazie. No, możemy się tepnąć w sumie. Mamy, to trzeba wykorzystać. Tyk. Control pylon. To powiedz, kiedy tam już będziecie, ja idę jeszcze tylko dobudować rękę moją. No ja w sumie już jestem, więc jak będziecie gotowi, to... Przytepnę. Goblin Majsterkowicz został zgrodzony. Tyle spotykowałem. Trzeba będzie komu zabudować ten górny tunel. Ja nie wiedziałem w ogóle, że on będzie wyłaził do tego tunelu. A patrz, on jest żonny przylód. Dobra, możemy zaraz strzepnąć to, a on na kolejny dzień przyjdzie. Tylko trzeba w pełni będzie pofarmić 4 adhesive bandage'a, bo... Jest to Wisp? Bo nieźle przekazy tak naprawdę. Z tych wikłaków będzie od cholery. O, jelec kolejny. Kurde, chciałbym już lepszy jojo. Jaki jest lepszy jojo teraz? Jojos. Chyba ten Eye of Cthulhu. No Eye of Cthulhu na pewno jest teraz troszkę daleko, ale jest jeszcze coś? Kraken jeszcze jest z Dungeona. No tak. Po planterze. Bardzo po planterze jest lepszy Dungeon? Tak. To No. Ojeju. Plantera... Będzie coś tam, devices from the dungeon, coś tam. Plan teraz jest jakiś kurde mega ważny upgrade tak naprawdę. Idziemy do tego w ogóle? Tak, o, w ogóle ten już przyszedł kolejny. Idziemy. A Queen Slime, tak? Tak, tylko czekaj. Idę tam zbudować mu szybko to rękę. To, ten tunel, żeby mu tam nie wchodziły jakieś paskudy. Barkadę mu postawię. Dobra, ja już tam biegnę, to możemy panowie zaraz lecieć i zabić. To jest. A Harrow po prostu biegniemy? Tak, znaczy tam przez Jungle Pylona możesz się dostać. Easy. Bo to jest kawałek na lewo od Jungle Pylona. Okej, bo ja tych lepsze potiony gdzieś miałem wziąć, gdzie one są? Tutaj? Prawa górna skrzynka. Prawa górna skrzynka, tak. Masz stary taki zasób tych potionów, że... No ja A to co, 150 leczą, tak? Tak. A myślałem, że po 200 mam potionki. Nie, one chyba dopiero z pilarów są. Tak, z pilarów fragmenty i przynajmniej lepsze. Tak, przynajmniej po jednej esencji. Nie, chyba. Z pilarów leczą za 300, jeszcze są po 200, ale też dżungli jakoś się ulepszy. O, ja już nie wiem, jak to było. Ja z dżungli pewnie jeszcze muszę life fruity zgarnąć, bo mam na razie 430 życia, a to jeszcze trzeba, ojeju. Ojej. Ajej. Trzymałości 4. Dawajcie panowie, bo zostało nam 4 minuty dnia. Dawajcie. Z tymi. Dawajcie, wormhole, macie to, typajcie. Już, potuję się. Dajcie mi tylko przywoływaczkę. Mało tu jest statuet, ale dobrze, bo wziąłem to akurat. Macie przywoływaczkę? Dobra, to szukam. Wróciłem, nie wiem, czy to zgarnęło. Dobra, gotowi? Tak. Dobra, odpalam. Dodam sobie tutaj. Dobra, to jest szybko jakoś pobiła. Co się dzieje w ogóle? Z czego ja dostaję? A, bo ona takie pociski wali. Nie zamienię ataków tak dobrze. A zaraz panowie się cofnę dla bezpieczeństwa i do was wrócę. Dobra. A kurde, czemu ona mnie bije tak mocno? Ledwo się pojawiłem już HP, nie? Ledwo oczy otworzyłem już do komputera. Już do komputera siadam. Dobra panowie, znowu robię reconnect. O, dobra, a ja została poszła sobie na kawkę do innego pomieszczenia. Tutaj małe szajmy taki był mocno. Dobra, ja muszę bardziej widzieć co ona, z czego ona bije, a wiecie, to jest... No, ty, do... ty. Co? Do Fludera się tepnąłeś? Nie no, miałem lusterko i tepnąłem się i użyłem yellow.
topkę. Ojej. Ale ona zaczęła spamić tym. Co za dźwięk? Pierdzenie. Pierdzenie pochwał. Vaginal farting. Compilation. Ej, jest ten, jest nowy mobek jakiś. Ej, można latać slime'em. Co ty mówisz? No patrz. No fajnie. Ej, jest jakiś w ogóle ninja set, tylko ulepszone. Jest Voltail Gelatin. This is Voltail Gelatin periodically that damages enemies, okej? Okay. A, jest jakiś ninja set normalnie nowy. Ja pierdzielę, ale dalej nawiązałem w grę. Jest Sparkle Slime Balloon. Jest Filled with Party Dairy Bathwater. Bo tam był motyw, że jakiś las czas przewała swoją wodę po kąpieli. Jest na 1000% to nawiązanie. A, pozdro. Ej, ale zajebisty jest ten slime w sumie. Co się daje taką mobilność naprawdę zajebistą. Dosyć szybki jest i można tak horyzontalnie, a czy nie horyzontalnie, tylko wertykalnie się poruszać szybko. Ej, a dropnął wam pancerzyk? Mi dropnął właśnie hełm i pancerz. No ja tak samo, znaczy ja mam hełm i nagoleniki. Mogę dać komuś, jeżeli ktoś chce. Bo to dla mnie nie jest set absolutnie. O, Blessed Apple tutaj. Hook jest niezły, zobaczcie sobie. A, mi nie wypadł. Hook jest taki, że ci teleportuje do miejsca, gdzie się hookniesz. Co ty dajesz? Wow. No, i teleporcik. W ogóle trzeba, te, wilkołaki, stary. Mówisz, co? Wilkołaki masz. A rzeczywiście, trzeba zapić. Trzeba pofarmić, czyli to jest chyba świeczka. Tutaj jest, po prawej. Dobrze, nie wiem czy one się tutaj termedu rozpiły, nie wiem czy nie... Na... Bolo, to weź desert pilarze, zostaw ten gdzieś. Itemy te? W komodzie, no. Dobra. W komodzie, okej. Desert pilar. Czy ty masz komodę tylko tutaj? A czy ty jesteś? To jest sposób biciu bossa też od razu, więc... Dobra, ja ci od razu rzucam od proto i to. Znaczy ja to. Dobra, ja wracam się przypakować. Trzeba farmić. Tutaj mamy water cannon. A nie, nie mamy już. Mamy, zebrałem, kurde. Cześć, stary, ja mam dodatkowego. Ja tutaj stawiam go od razu. Później najwyżej gaścier, coś to będzie... Ale będzie łatwiej tutaj chodzić i żyć. Dobra, zostawiam te pierdoły. Soria. Sztandary. Reli gdzieś można postawić tutaj. Jako znak naszego zwycięstwa. Fajne są te relikowe rzeczy. A, dobra. Pyk. Ej, to zajebiście jest. Że kolejny boss za nami, tak naprawdę. Tych jeleców nagle, o kurde, jest przed... Waliłem przez przypadek. 1000000 jeleców nagle, przecież to jest kpina. Najwięcej mam jeleców w skrzynce o Malebronie. Jest noc, co to jest w ogóle? Jest stary noc, jest. Tylko tutaj jakiś mały drop jest, trzeba... Nie ma w ogóle. No właśnie, w ogóle przecież jest ta odpalona. Nie ma w ogóle. Coś się chyba zliczywało, trzeba gdzieś podejść dalej kawałek. Też z chęcią ci pomogę to farmić. Bo to jest zajebisty item. Unicorn Horna gdzieś tutaj dam. To też dam tutaj to. To by wisior wypadł. Bisior. Dobra, czekaj. Ja mam brak przeciwników w pobliżu, o co tutaj chodzi? Ja mam. Ja to może w drugą stronę pójdę. A czy one się chyba też będą na wyspie latającej respiło, o ile się nie mylę. Dobra. Lec tam. O, na tej pełni nie sfarmisz to jest kaplica. Będzie water candle. O, dobra, to się respią. Zobaczcie.
Dobra, zaraz wypadnie na 100%. Brak rzadkich brak przeciwników w pobliżu. Wow, Gofir ze strzałem bije w ogóle. Magiczny dziadek. To jest chicken nugget. Z beka. Po prostu. To panowie teraz z plantera, tylko pytanie, czy coś innego? Ale to plantera trzeba się przygotować. Tak, a możemy w ogóle zrobić jakąś planterę teraz? Zresztą teraz właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to planterę spróbować. Tylko trzeba będzie jakąś arenkę zrobić. Ja pamiętam, że my tam mieliśmy taki sposób, że chyba z działka żeśmy bili po piracie. Pamiętacie? Coś było. Bo inaczej nie dawaliśmy rady, wiecie, ale teraz to nie damy rady plantery. No nie, nie ma opcji nawet. Jestem ciekaw, jakby teraz to poszło. My tam niezłe, wiecie, Grind Mechanics odpaliliśmy, żeby tę plantarę podjąć. O, wtedy nie mieliśmy też podjonu i tak dalej. No, potowo na pewno jesteśmy teraz świetnie przygotowani. Tam brakuje może pojedynczych rzeczy, ale to już tak pod co, że to... Gagadaj ten na przykład Life Force Potion, on daje 100 HP, jak się ma 500. No tylko, że no trzeba mieć jakąś rybę, jakieś trzy różne zioła. Ej, weźcie niech ktoś te Life Fruitsy przyfarmi. No ja będę chyba zaraz szedł. Po tej nocy bo chyba będę szedł. Bo tego to się nie ruszałem na plantarę, nie ma opcji. No to się sfarmi, to się sfarmi. Myślę, że to nie, z tym nie będzie problem. Kurde, w ogóle mi się nie respektuje wilkołaki. Ja ich już dużo ubiłem, ale nic nie zrobi. Drugi muncher. Czy na dół może zajdę jednak. Na górze farmiłem, ale to chyba był kiepski pomysł. No. Gawno wypada. Śmieszny ten żelowy slime. To jest ten item z tego wypadku. To wypuszcza takie żele. A ja nie testowałem go jeszcze. Fajny ten item jest. Ja nałożyłem. Cały czas z żelami takimi spami. W sumie podobny trochę do tego takiego czegoś, co jest z plantery. Ten sporsak pewnie. Bo tam też on wypuszcza. Sporsak. Ajaj. Jak to podejrzanie brzmi. Aj. Suspicious. Dobra. 58 golda mam. No tutaj jest lepiej na ziemi niż na niebie. Strasznie smutno to zabrzmiało. Bardzo. Nie, ale tak próbowałem farmić i na górze się nie respiło w ogóle, a teraz się respi w końcu. To jest 2% szans, naprawdę nie jest mało. Ale już zabiłem ich z 20 tych. Ojeju, nie, muszę tego optic staffa wyłączyć, bo oszaleję. Jest jeszcze więcej procent szans, bo jest na noc po bossie. No, tak. To powinno być naprawdę. Taka Essa sztumowa. No stary, ale zaraz ci 8 armor poliszy wypadnie i tak dalej, to nie ma co rzekać. No mi w ogóle nic nie wypada, mi na tym munchar mi wypadają, całe szczęście już jeden mam, po prostu. Ale ten Terrablade naprawdę jest mocny, w sensie wcześniej nic do tego joja nie miało podjazdu, a teraz, no nie wiem, czy to nie jest lepsze od joja. Dobra, wypadł blast. Wypadł ci bandaż? Tak. Nice, dobra, to spoko, to można skończyć farmie i zaraz przygotować się w dżungli na to wszystko. Całe piekło, to masz Siren Shielda, nie? Tak. No to super. Idę waszą tajemną bazę zobaczyć, panowie. Jego tajemną. A, rozumiem, że się... Zagrałeś wygrodę. Na tym pogo. Nie za późno. Ajajaj. Pamiętasz, Bartek, jak Janucik do ciebie spamił LOL Pogo XD? Ja pierdziele. Masz bolo, rzucę ci. Co masz? Co mam? Tam spada z nieba. Padło na dół, owoce życia. Owoce? Czy ja ta widzę? Widzę. Dobra, 3 są. Bardzo dobrze. Ja zacznę tam przypadkiem się... A, to bym musiał zrobić... Zamiast platform, bym musiał zrobić bloki, żebyś tam... Przepraszam, czy ktoś ma dozownik miodu może znalazł? Nie. Wiesz, tak, kurde, bo to potrzebne. Ale że gdzieś może być. A tutaj mamy dwa dozowniki miodu. No, zarobiście. Zostawię przy kominku. Dawajcie, bo zaraz Pirates.
Pirates Invasion. Invasion. I coś tam. Gdzie są? Przy kominku. Okej. Okay. Tu 9 płetw jest na razie w tym materiałach. Lewa kolumna, druga skrzynka od góry. Dobra, jest strana. Czy jesteście ready na piratów? O, może coś. Yo ho ho. And the battle of the room. Jarrrrrr. Blood pact. Dobra. Uwaga, bo to się... You can't stop this. From happening. Gdzie oni są? Od zachodu nadciągają. Gdzie te cieniasy? Ja im pokażę. Łap srdakom. Gdzie raki zimują? Tak, oj tak. No chyba po trzecim komunikacie przyłażą? No teraz nie mogę pylonem się tepać, no bo jest fret, no. Prawie mi cię szkoda, lol. Teraz ty jump robisz na tym. To ci sickness jest. To umiesz takie tryki robić, a ty chwili umiesz? Dobra. Co dobra, tutaj przyjechał wielki skater do miasta. Oj, dawać mi tych piratów. Ej, patrzcie, nie mam nóg. Doesn't have legs. Vincenty Kadubek. Weź mi daj tę przywoływaczkę jakąś. Goście cię ślimaka odpalił. Co? Daj mi jakąś przywoływaczkę, chłopie. O ja... Przywoływaczka leży. O, oni mocni są dosyć. Chłopie. No a co ty myślał? Chłopie. Że trafiłeś na pierwszych lepszych? Ten Terrablade ich po prostu masakruje. Bartek, weź mi oddaj tego, bo chcę przywołać zamiast pajączków. Rzucam ci. Mówcie, gdzieś zauważycie panów... pana kapitana i... O, jest tu pan kapitan. Jest się kapitany. O kurde. Ale biją, ja pitole. No, strasznie mocno biją. Chyba abordaż przeprowadzili na mechaniczce. I oni strasznie mocno strzelają przede wszystkim. O, coś mi wypadło. Złoty pianina. To nieźle, stary. Fajnie. Chyba jakiś nowy dropik. O kurde, koleś mi za próbę puścił. Kapitan. El kapitan. No i to zawsze najlepsza była ta prosta farma, żeby sobie lawę postawić i wbierali w te debile. Not anymore właśnie. Jestem ciekaw, jak to teraz by działało. Czy nie, to trzeba... Już ta lawa to słaba jest, to trzeba połapki z dungeonu brać. Znaczy z tej świetnej... To jest ograniczona, kurde, przyjemność niestety. Ktoś widział latającego Holendra? Jeszcze nie ma, typa. Fajnie by było wydropić te mącić, one podobno są całkiem przyjemne. Wow. Ci kapitanowie strasznie mocno biją. Oj, mam sztandar pierwszy. To gdzieś może zaraz postawić. Ja na platformie co tutaj stoję mojej i postawię już. No? Znaczy, skąd oni się biorą? Czemu oni na mnie się respią? Te kuszniczki i kapitań to jest coś. Opa. Teraz sokole oko. Fluder, ty jesteś, żebyś nie padł zaraz tutaj. Ale spoko. Wow. Ej, normalnie duch z pirata wyleciał jakiś. What the fuck? Stare portki. Kordela zrywa. O, jest. Dutchman jest. Idę wam pomóc i zaprosić wam dropa. Oj, przylepione już tutaj zostało. K
Corsair. Mocno biją te. Wow. Mocno biją te kule. Wow, ale skuli mnie coś. Niech mnie kule biją. Niech mnie kule biją. Normalnie chyba za 300 dostałem. A co mnie terwalnęło? To ta kula mnie terwalnęła? Kula daje kula? A coś poleciało? Flying Dutchman Relic? Nas interesuje ten mouncik. Lepiej 3, bo to chyba one są dobre do movementu. Matko, popuga mnie za 168. Ma kolejne? Nadciąga kolejny. Duszek mnie ubił. Chamskie te duszki, w ogóle knockback na nich nie działa. No, wiecie, muszę popotować się. Dobra. To za tyle, że przypaskałem. Aj, naprawdę mocno biją te statki i to wszystko. I to wszystko, panie, idź pan. A idź pan. Dutchman Relic, niestety. Bez szczęścia dalej. Masz skończ zaraz. A mi jakiś Black Spot poleciał, bo o co biega. O, to jest chyba ten. To jest chyba... statek. To jest statek. Ale zarąbisty. Pokaż. Patrz. Bo ja, i można tak cały czas latać? No stary, normalnie atakował. Chyba jest Infinite Fly. Dlatego fajnie było wydropić się, bo one są... Wow. Coś mam dwie mapy. Nie, jedną mapę, sorry. Ten kapitan mnie tutaj przyskrzynił. Oddacie mi wszystkie meble, które dropnęły? Spoko. Nie, mi one nie są potrzebne do niczego. Teraz możemy kolejnych odpalić od razu. Dobra. Słuchajcie. Relic znowu bez statku. A nie, ja też mam Black Spot. Bez cheatu. Każdy ma? Ty też masz? Tak. A, to każdy ma, okej, okay. Zarobiście. Fajnie by była jeszcze muzyczka The Lost Vikings. Chodźcie, się zgrupujemy. Jak z Karaibów jakby muzyczka była. No o ja, to obie były... Ale to szkolata, wow. Jak się to spędzi. Ej, ale zajebiste. Ależ tos. To jest OP. No tak, na taki, przy to do Mulorda będzie zajebiste, do walki. A z Duke'iem Fischerem też będzie OP. Dobrze, horizontal movement ma kiepski, a Duke'a trzeba bić na takiej płaszczyźnie. A z Mulordem ci można przez całą planszę lecieć. Będzie mocne. Będzie mocne. Dobra, teraz nie ma sensu chyba drugi, że macie jakieś parcie na coś konkretnego. Ja mam ostre parcie, mam taką chcicę na piratów, że masakra. Ola Boga, co gada. Ja muszę oddać itemsy. Tutaj jest skrzynka mablet, wszystkie złote gówna wrzucam. Dobra, wrzucę ziom. Tutaj oddaję mounty. Możemy zaraz, jak chcecie pójść planterę bić, ją trzeba bić w dzień albo w nocy, czy to nie, chyba nie ma... Nie ma znaczenia, mi się wydaje. Jak chcesz, to możemy iść za niedługo, bo już arena jest gotowa. The arena is ready. Na arenie brakuje tylko was. Nas, bo mnie też tam nie ma jeszcze. Dobra, Vanity. Kurde, zajebiste. Dobra. Kurde, no, nie no, stateczek piękny. O, trzeba zniszczyć, bo mamy bioma rewiardowego. Wow, co się stało? Co się stało? Nie wiem. Coś mi się stało złego. Strzela potężną kulę. Dobra, oczyściłem troszkę groby. Koszule i tuniki pozbierałem. Inne meble. Dawaj, możesz do Desert Pylona wbić tutaj do mnie, ja przyjmę chętnie każdą ilość mebli. Meble Bodzio. Bodzio meble. Czekaj, teraz patrzę. Albo Wormholem do mnie. Czekaj, a to... Jesteś tam, dobra. Ja sobie podejdę, mam teraz stater, to ja zaraz przypłynę w pół sekundy. Ja pierniczę. Epic. Byś się w górę się trochę szybciej ruszał, to już po prostu byłoby za mocno. Jakby co, to prawa skrzynka złote meble się nazywa i tam wrzucę wszystko. Dobra.
Poszło, poszło wszystko. Dobra, zarobiliście. Nice. Jeszcze pewnie Roko jakiś ma, ale to już zupełnie inna historia. No on się nie podzieli, nie ma o czym mówić. Nie ma o czym gadać. Barwniki jeszcze oddam. Dobra panowie, to jak będziecie gotowi, to będziemy mogli pójść do dżungli na plantarkę. Tylko nie wiem, czy jakiegoś mocniejszego tego bym sobie nie zrobił. Dewastator Jarut. Jakie możliwości? No ale to jest, zaraz ci powiem, jakie masz możliwości. Jak to wygląda, summon... Czekaj. Class setup. Jakiś guide pokazuje, co tam trzeba mieć w danym momencie. Dla summonera jest Spider Staff, Sanguine Staff, Ballista Cane, Lightning Aura Cane, Queen Spider Staff, Durendal i Optic Staff. Więc nie masz tu nic takiego... Durendal jest super. No nie, czekaj, to nie to, o czym ja myślę. No Durendal to ja mam. Durendal ten bitch. No to wszystko masz teraz takiego, co powiedzmy jest w miarę... W miarę dla ciebie najlepsze. Kurde, że nie znaleźliśmy nigdzie Sharpening Station, to jest dla mnie jakieś smutne po prostu. Jakaś beka ostra. Nie wiem, czy jeszcze sobie nie pójdę na taką małą wyprawę, żeby... Was jeszcze nie będzie, żeby to znaleźć. No kurde, przecież to jest niesamowite. No i zaraz możemy potem, jak będziecie gotowi, pójść od razu na planterę. To kolejna bulba się wykwitła, mamy dwie obok tej areny, więc ta pierwsza walka nie wyjdzie. To możemy od razu na drugą lecieć. Dobra, a teraz sobie coś zjeść muszę. Będę musiał refill potków zrobić, bo swiftnessy mi się kończą powolutku. I... No i tyle właściwie z takich najważniejszych rzeczy. No i trzeba te life fruity by było jeszcze dofarmić, ale to... Jak Goku zauważył, to raczej... Ciężko to idzie, taka... No, nieprzyjemna sprawa jest z tymi life fruitami. Dobra, wy jesteście na arenie? Jeszcze nie jest, znaczy ja już poszedłem w głąb dżungli, ale to ja mogę się wrócić w każdym momencie, bo to jest przy teleporcie ta arena. To jest easy mode.